ktoś zrobił takie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie. Na moje pytanie, kiedy wreszcie pójdę... Natychmiast do więzienia z takimi złoczyńcami i z takimi bandytami. Kochani, dostałem list z prokuratury w Toruniu, w którym zostałem wezwany, żeby stawić się 19 marca, dzisiaj jest właśnie ten dzień, jako świadek w sprawie o czyn z artykułu 200b KK. Zaintrygowało mnie, cóż to za czyn i w czyjej sprawie będę świadczył. I czytam, że 200b KK to, kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ciekawe, na czyją rzecz albo przeciw komu będę miał świadczyć. Kochani, jestem już z powrotem. Ludzie, kochani, no byłem na spotkaniu w prokuraturze. No i okazuje się, że ktoś zrobił takie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie. Złożyłem obfite wyjaśnienia. Pani prokurator przyjęła je w całej rozciągłości. Na moje pytanie, kiedy wreszcie pójdę, nie chciała o tym mówić, więc albo nie pójdę, albo nie wiadomo kiedy to nastąpi. Tak jak mówi Pan Jezus, bądźcie przygotowani w każdej godzinie. W każdym razie, o co chodziło, jakie przestępstwo popełniłem? Zaraz Wam wszystko opowiem. A zatem, dlaczego miałem dzisiaj to spotkanie w prokuraturze? Wszystko za sprawą jednego antywielbiciela, który uznał, że w jednym z moich filmów, no cóż, propaguje treści pedofilskie. A tak najogólniej mówiąc. Chodzi o ten film, albo tutaj jeszcze jest link do tego filmu. Oglądajcie, póki można, bo prawdopodobnie cenzura natychmiast to zgasi. No dobrze, ale o co chodzi w tym filmie? Film jest pewnego rodzaju dopowiedzeniem do wcześniejszego, w którym odnoszę się do kwestii, czy ateista może pójść do nieba. Tam rozgorzała dyskusja. Jedna pani powiedziała, no, że skoro jakiś ksiądz na przykład dopuścił się czynów pedofilskich i on ma wiarę i z tego powodu idzie do nieba, to ja nie chcę mieć z takim kościołem nic wspólnego. Skrótowo właśnie odnoszę się do tego zarzutu, bo jak wiecie, w mediach społecznościowych no, idzie się, że tak powiem, za podpowiedziami tych, którzy na forum komentują. No i postanowiłem odnieść się do tego nieporozumienia, bo nieporozumienie jest tutaj ogromne. To znaczy, powstaje wrażenie, że ktoś, kto pełni funkcję w kościele, jest na przykład duchownym, ma jakąś rolę do odegrania, może być bezkarny, może nadużywać swojej pozycji, może... Ale ponieważ ma wiarę, no to i tak do nieba pójdzie. Otóż stawiam taką tezę, że jeśli ktoś by się tak zachowywał, to wiary nie ma, jest po prostu bandytą. I takiego słowa używam dokładnie w tym moim filmie. Radzę Wam, sprawdźcie, bo za chwilę już tego filmu nie będzie. Natomiast mówię bardzo wyraźnie, że kto by myślał w ten sposób, że jest bezkarny z powodu tego, że no właśnie, jest kimś ważnym w kościele, no to jest błąd założycielski po prostu w myśleniu. Bo nawet gdyby uniknął kary tutaj na ziemi za takie postępowanie, to prawo boskie i kara boska no nie ominą takiego gościa. Dla sprawiedliwości jednak w końcówce filmu musiałem powiedzieć to, w co wierzymy, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Ale oczywiście nie dlatego, że człowiek tak dla oka powie, że dobra, żałuje, tylko że rzeczywiście okaże skruchę i przyjmie konsekwencje swoich działań. W przypadku pedofilii konsekwencją jest nieuchronną i jest więzienie, kara więzienia. Tutaj nie ma innego wyjścia. Jeżeli wobec tego ten film, który serdecznie Wam polecam po raz trzeci, jeżeli w tym filmie znajduje się rzeczywiście wezwanie, zachęta jakaś do popełniania aktów pedofilskich, to ja przepraszam bardzo, ale Ja nie wiem, jak można to tak zinterpretować. Chyba ile złej woli trzeba, żeby w ten sposób zadziałać. W każdym razie sami oceńcie, napiszcie, co też Wam się wydaje. Jeśli rzeczywiście uznacie w większości, że jest tam taka zachęta, natychmiast się tego pozbędę. Natomiast odpowiadam tam za każde słowo i jestem naprawdę pewien, że czego jak czego, ale zachęty do popełniania albo rozgrzeszania pedofilów tam na pewno nie ma.
Wszyscy, którzy mnie znają, wiecie, że niejednokrotnie w kościele garnizonowym w czasie moich kazań wzywałem ostro, aby wszyscy, którzy mają jakąś wiedzę, jeśli w ogóle mają, na temat pedofilii w kościele albo poza kościołem, jeżeli wiedzą o kimś na pewno, że popełnia albo popełniał akty pedofilskie, muszą zgłosić tę sprawę natychmiast do prokuratury. Już nie do biskupa tylko, do prokuratury, bo to jest przestępstwo ścigane przez prawo i nie ma innego wyjścia. I to jest być może największy akt miłosierdzia, który czyni się wobec takiego grzesznika, dlatego że on musi być odizolowany, bo sam sobie nie pomoże. Jeśli zostawiony zostanie sam sobie, no cóż, będzie tylko brnął w swój grzech. On musi doznać korekty z zewnątrz właśnie przez karę więzienia. Przy okazji warto też odnieść się do tego mitu, który zawsze mają na ustach moi antywielbiciele, o tym, że po prostu każdy ksiądz to pedofil, a pedofilia w kościele to jest po prostu niebywała skala. No popatrzmy tylko na statystyki. Jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam wszystkich, którzy są ofiarami pedofilii i mogą słuchać tych słów. Ja dokładnie umiem się odnieść do waszego bólu. Wszystkich, którzy tego słuchają, bardzo przepraszam. Nie chodzi o to, żeby wasze cierpienie zneutralizować, ale popatrzmy na skalę, na statystyki. Miesiąc temu spotkałem pewnego amerykańskiego profesora ze Stanfordu, profesora psychologii i psychiatrii, który od początku w kościele amerykańskim miał taką funkcję gdzieś tam w jednej z komisji dotyczącej pedofilii. Od 20 mniej więcej lat się tym zajmuje. I on mówił, zupełnie niepytany, mówił o skali właśnie, że ten mit także w Stanach Zjednoczonych jest upowszechniany i przez różnego rodzaju media zwłaszcza, że to jest ogromna skala. I tak. Ale trzymajmy się liczb. Ile to jest? Ile to jest tych przypadków? Rocznie, mówił profesor, to jest od 3 do 5 przypadków. Oczywiście, o 3 za dużo, o 5 za dużo, o 1 za dużo. Ale jeżeli patrzymy w ten sposób, to zobaczmy też przez porównanie, przez pryzmat pewien, jaka jest skala tego zjawiska na przykład wśród amerykańskich skautów. Jak wiecie, być może jest film na Netflixie, można sobie zobaczyć, co tam była za skala po prostu i w jaki sposób do tego dochodziło. Wśród trenerów, nauczycieli, ale także w rodzinach. I jeżeli ktoś w Polsce używa takiego argumentu, no bo tutaj swoi sędziowie pozamiatali wszystko pod, albo swoi prokuratorzy, albo swojaki tam się dogadali i dlatego nie ma tak dużo wyświetlonych tych przypadków, no to ja jeszcze raz proszę i publicznie wzywam. Jeżeli wiecie o takich przypadkach, to zgłaszajcie to. To musi być rozliczone. No nie ma siły. Jeżeli czujecie, nie wiem, nie daj Boże, mam nadzieję, że to już nie ma miejsca, jeżeli jakiś biskup, coś, ktoś blokuje, natychmiast do prokuratora, nie tylko do biskupa. Ludzie, kochani, nie można z tym zwlekać. To są sprawy nie cierpiące zwłoki. Dlatego, kochani, jeszcze raz, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu uznałby mnie za propagatora pedofilii albo w jakiś sposób pochwalającego, to ja nie wiem jeszcze, co ja musiałbym zrobić i jakiej złej woli trzeba, żeby mi przypisać tego rodzaju zachowania i tego rodzaju myślenie. Natychmiast do więzienia z takimi złoczyńcami i z takimi bandytami. Tyle bym powiedział w temacie. Miłosierdzie Boże oczywiście, ale po przyjęciu stosownej odpowiedzialności za popełnione czyny. No nie ma inaczej. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.